Witajcie kochani, dzisiaj trochę inaczej. Dzisiaj chciałam podzielić się z wami takim moim... Nie wiem od czego zacząć, żeby wam jakoś to tak nakreślić. To taka historia. Chciałabym tak zapodać wam... Po pierwsze chciałam wam o tym powiedzieć, bo to bardzo we mnie siedzi. A po drugie podzielić się z wami, a po drugie właśnie poznać waszą opinię i co wy o tym myślicie. Ciekawa jestem. Także zacznę od tego, że jesteśmy tu w Anglii już 13 lat prawie i mimo to, że tak długo tu mieszkamy i tu w tym miejscu, tu gdzie moje dzieci chodzą do szkoły, mieszkamy już 5,5 roku gdzieś tak, no powiedzmy 5 lat. Mamy w tym samym domu, wynajmujemy cały czas ten sam dom, w sensie takim, że mamy tych samych sąsiadów, że mamy właśnie te same osoby jakby przed szkołą spotykam. I w szkole mam dwie znajome, może trzy takie panie, które są sympatyczne. Z jedną często rozmawiam, z jedną moje dzieci z jej synem się przyjaźnią i spotykają się jeszcze po szkole jakby. Czyli tak naprawdę jest jedna osoba, która wyraziła chęć przyjaźni z nami. Nawet chciała, żebyśmy się wprowadzili do jej domu, bo będzie teraz wynajmować, ale to nie o tym chciałam. Więc jedna osoba, która jest sympatyczna i jakby nie ma nic przeciwko nam, w sensie Polakom. Bardzo często to się zdarza. Ale to też nie o tutaj o relacjach międzynarodowych. Chcę powiedzieć tylko, że właśnie jest niewiele osób, które jakby wyrażają chęć dzielenia się i przyjaźni. Dzielenia się, spotykania się ze sobą i przyjaźni. I chodzimy jeszcze na odkąd tu mieszkamy właśnie, to chodzimy też, znaczy moje dzieci chodzą na piłkę nożną do klubu pozaszkolnego takiego. To jest taki weekendowe spotkania i raz w tygodniu po szkole i sobota i niedziela. No i tak. I tam w tym klubie jest jedna pani. Poznałam tą panią właśnie gdzieś pewnie z 5 lat temu. I to była pani, która była... To jest pani, która była duża. Tak, myślę, że śmiało można by powiedzieć, że była otyła. Ale to właściwie nie była jakaś, wiecie, chodziła i w ogóle wszystko było ok, nie było jakiejś tragedii, bo to też nie o to mi tu teraz chodzi. Chodzi mi tylko o to, że ta pani była też tą osobą, która była bardzo sympatyczna i bardzo jest dużo osób w tym klubie, które, no nie wiem, wiecie co, udają, że patrzą w telefon, żeby tylko dzień dobry nie powiedzieć, już o zagadaniu to w ogóle nie mówię, nie? Ale ta pani właśnie bardzo, bardzo sympatyczna, dlatego chcę o niej opowiedzieć, bo bardzo jest mi... Bardzo jestem duchowo z tą panią, żeby było jej lepiej. Słuchajcie, przez jakiś tam czas, w zeszły sezon, mój mąż miał swoją, może tak, jak poszliśmy tam do tego klubu piłkarskiego, to wszystkie dzieci były razem i to była jedna jakby drużyna. Potem tych dzieci zrobiło się więcej i mój mąż, jako że jest trenerem, ma specjalizację do trenowania dzieci, podzielili tą dużą grupę na pół i mój mąż miał jedną grupę, a ta druga grupa była z innym trenerem i syn tej pani był w tej grupie, gdzie mnie nie było, więc tak jakby rok czasu się nie widzieliśmy, bo mój mąż trenował w inne dni mieliśmy turnieje, w inne dni jakieś tam ligowe mecze, no wiecie, to były dwie osobne drużyny. No i po tym roku ja ich widywałam czasami, dzień dobry, wiecie co, nie? No jakoś tak się rozeszły nasze drogi i po roku, słuchajcie, po roku zobaczyłam tą panią na wiosnę. O, właśnie filmik się zgrał. Zgrał się filmik, gotowy filmik do... Tak.
gotowy filmik do kolejny filmik obrobiłam dzisiaj i wstawiłam, ale dobra, nie o tym. Więc tak, chciałam powiedzieć, że aha, i na wiosnę, tą, która była teraz, spotkałam tą panią. I pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, to chyba, że nie ma w swoich własnych włosów, tylko perukę. Ale nie śmiałam zapytać. Nie śmiałam zapytać, no bo tak, wiecie jak jest, nie? No i gdzieś tam jeszcze na wiosnę, bo gdzieś tam koniec sezonu w czerwcu, więc na wiosnę jeszcze ja byłam z moimi chłopakami w tej drużynie, jakby z moim mężem. Dopiero później te drużyny wróciły do siebie, ale to już zupełnie inna historia. W sensie połączyły się te drużyny i teraz są razem, dlatego się z tą panią spotykam. I kiedyś zagadałam, coś tam, ona mówi do mnie, że mam fajne włosy, bo ja miałam krótkie i że czy zapuszczasz włosy, coś o włosach. I ja mówię, że czy tak, że mówię, tych krótkich mi się znudziły, coś tam, a ona mówi, a ja mam perukę, ty widzisz? A ja mówię, nie widzę. Ja mówię, nie widać. I tak faktycznie, bo ja faktycznie nie miałam pewności. Dopiero jak się tak przypatrzyłam tutaj, z bliska, to sobie myślę, no tak, mówię, faktycznie, teraz widzę. A ona mówi, bo wiesz, że ja byłam chora, że jestem chora na raka i wyszły mi włosy, jestem na chemioterapii, wyszły mi włosy, wyszły mi w ogóle wtedy już chyba też brwi. Także wtedy na wiosnę ona była, jeszcze później miała chyba dwie te chemioterapie, jakieś tam te sesje, ja na tym za bardzo się nie znam, jak to się nazywa, ale wiecie, o co chodzi, nie? No i co się z nią spotkałam, to bardzo zawsze się pytałam o nią, bo i ona bardzo sympatyczna i ten jej mąż bardzo sympatyczny, jako nieliczni z ludzi otaczających nas, którzy zawsze nie uciekali wzrokiem, tylko czekali, aż się spotkamy wzrokowo, żeby powiedzieć sobie dzień dobry, żeby się uśmiechnąć i czasem coś zapytać, jak to Anglicy mają w zwyczaju how are you, czyli jak się masz. No i ta pani zaczęła mi opowiadać, że ona się dobrze czuje, ale ma dni zwątpienia, coś tam. No i muszę Wam powiedzieć, że i właśnie przez to, że te drużyny nasze były jeszcze wtedy z osobna, to my się tak spotkaliśmy, ale tylko od czasu do czasu. I teraz od września właśnie te drużyny są połączone i my w każdą środę, nie zawsze ja jestem z dziećmi w środę, ale w każdą środę, sobotę, niedzielę jesteśmy razem. I ta pani, a już na pewno w każdą środę, teraz tam, no nieważne, ale raz w tygodniu się z tą panią spotykamy. I ja kiedyś pytałam, był taki bal sportowca, ona ze mną pogadała, wtedy jeszcze w peruce. No i właśnie się okazuje, słuchajcie, teraz ma już takie włoseczki i ja z nią rozmawiam, bo ta pani bardzo schudła, ale jednocześnie widać w niej siłę. Nie tak, że schudła i wiecie co, sklapciała, tylko schudła, ale jest strasznie pozytywna. Widać w niej siłę, widać w niej błysk w oku, widać w niej walkę. I ja mówię, że świetnie wyglądasz, kobieto. A ona mówi, tak, i świetnie się czuję. Mówi, wiesz dlaczego? A ja mówię, no nie wiem, bo jestem na diecie. Ja mówię, no tak, ja mówię, że tak, bo w takim sensie, że fajnie, i ja sobie myślę, no fajnie, że jesteś na diecie, że, bo dieta to wiadomo, no podstawa, żeby to wszystko, wiecie co, oczyszczać się i jak się jest chorym na raka, no to przede wszystkim nie wolno jeść słodyczy, nie, bo cukier karmi raka. I słuchajcie, co ona mi powiedziała. Ona przeszła przez te wszystkie chemioterapie, ona przeszła przez szpitale, ona przeszła przez 1000 badań, 1000 lekarzy i nikt jej nie powiedział, spróbuj diety, żeby niekoniecznie w zamian leczenia, ale żeby się wzmocnić, żeby się, wiecie co, żeby zacząć się lepiej czuć, żeby
Właśnie, nie karmić tych... Muszę się przybliżyć. Żeby właśnie nie karmić tych komórek rakowych, tylko żeby unikać tych pokarmów, które karmią tego raka i żeby... No, żeby zdrowieć po prostu, żeby wracać do zdrowia szybciej. I słuchajcie, ja mówię jej, bo ja już jej wcześniej mówiłam, że ja mówię, a dietę stosujesz? Ona mówi, no nie, nie. I wiecie co, przez to, że mój angielski nie jest jakiś taki najlepszy, bo ja naprawdę nie jestem najlepszy, ja pójdę tam coś załatwię, w sklepie sobie poradzę, ale ja przez tych tam 12 lat siedzę w domu i ja naprawdę nie gadam tak, żeby iść. Wiecie co, wytłumaczyć słowo w słowo i w ogóle, tak jak teraz mówię do Was po polsku, bo ja tak nie umiem. Ale tłumaczę jej jak mogę, że wiecie co, że mówię, ty nie umiałam jej polecić jakiejś książki czy czegoś, no bo ja diety jakby stosowałam w innych problemach, ale mówiłam jej, że mówię, może Ty byś sobie znalazła jakiegoś lekarza takiego, nie w GP, tylko jakiegoś takiego, który dietetyka, który by Cię tak pokierował właśnie w stronę leczenia dietą. Nie, ona mówi, że ona do mnie w ogóle, wiecie co, ona mi tak jakby nie, że mnie zignorowała, ale widać było, że ona mnie zrozumiała, co jej chciałam przekazać, tylko że ona nie wierzyła w to. No i słuchajcie, po jakimś tam czasie właśnie ja nie byłam nachalna, bo i często ktoś do mnie mówi, że jestem jakaś nawiedzona w tym kierunku, w tym temacie, ale po jakimś, nie po jakimś, no tak, po jakimś czasie, bo w tą środę, w tą niedzielę, dzisiaj mamy wtorek, w niedzielę, ona do mnie mówi, ja znowu do niej podchodzę, bo za każdym razem do niej podchodzę i mówię, że wyglądasz pięknie, widać w tobie, mówię, taką siłę, takie zdrowie, mówię, jak ty się czujesz, a ona mówi, właśnie tak się czuję, silna i zdrowa, ale mówi, że jeszcze w listopadzie będzie szła na jakieś badania, bo jeszcze coś tam jest nie do końca, ale mówi, że chodzi na siłownię, że chodzi, że stosuje dietę bez cukru, bez coś tam, nie? I ja mówię, że fajnie, mówię, skąd o tej diecie wiesz? I ona zaczyna mi opowiadać, mówi, wiesz, mówi, już na tych ostatnich badaniach, gdzie lekarz powiedział, że ciągle nie jest tak, mówi, podeszła do mnie pielęgniarka i powiedziała mi, i tu Wam nie powiem co, ale mówi, że powiedziała mi, kup sobie książkę. Nie powiem Wam jaką, ona mi mówiła jaką książkę, ale tego to ja już nie zrozumiałam, nie zapamiętałam dokładnie. Ale chodziło o dietę w stosunku, dietę dla osób chorych na raka właśnie. I ona mówi, że ona po przeczytaniu tej książki, tak jakby ją, wiecie, olśniło. I mówi, kurczę, bo to kobieta, młoda, ona może młodsza niż ja jeszcze. Dwójka dzieci, jeden taki jak moje najmłodsze dzieciaki, a drugi jeszcze młodszy. I ja sobie myślę, ona często do mnie płakała, że będzie dobrze, ale widać było, wiecie co, nie? Chwilę, no to zupełnie naturalne. No i ona do mnie mówi, bo ja jej tam mówiłam wcześniej, że mówię, lekarze o tym nie mówią, ale ta dieta jest strasznie ważna i ona tak właśnie nie do końca dowierzyła mi. I potem właśnie teraz mi mówisz, że jakaś tam pielęgniarka zaproponowała jej, żeby kupiła sobie jakąś książkę, przeczytała ją i wiecie co, przemyślała, spróbowała może i tak dalej, i tak dalej. I ona to właśnie zrobiła. I ona mówi, ty wiesz, że ja tak się świetnie teraz czuję, mówi, dlaczego ja na tą kobietę trafiłam jako na ostatnią, mówi, dlaczego nikt nie powiedział mi na początku mojego chorowania, żebym dołączyła do całej tej, wiecie co, całej tej akcji chemioterapii i w ogóle, żeby dołączyć dietę, która by to wszystko przyspieszyła, wzmocniła to leczenie. No i ja taka szczęśliwa, że ona właśnie tą dietę stosuje, mówi, że nie je cukru, że nie je białej mąki i takie tam, wiecie, nie, że nie je przetworzonych rzeczy. I ja sobie myślę, dzięki Ci Panie Boże, że w końcu postawiłeś kogoś na drodze tej pani, żeby jej błysnęło. I tu się zastanawiam,
bo jest wiele razy. Ja jestem wręcz przekonana o tym, że są diety, które leczą nas właśnie powiedzmy z alergii, mogą nas wyleczyć z raka, diety mogą nas wyleczyć oczywiście nadwaga, coś tam, grzyby, z grzybów, no tysiące tych diet jest, naprawdę. Ja głęboko w nie wierzę, niemniej jednak absolutnie nigdy nie namawiałam i nie namawiam i z racji swojego doświadczenia ja namawiam do tego, żeby to robić w kontakcie z lekarzem, czyli co jakiś czas badania, żeby mieć jakby na papierze, czy jest nam lepiej, czy gorzej, czy bez zmian, czy co się dzieje w naszym organizmie. Ja uważam też, że bo ja się wyleczyłam dietą z anemii, takiej początkowej, ale się wyleczyłam i to jest do zrobienia, nie trzeba brać garściami zwykłych tabletek. Pamiętajcie o tym, że tabletki to ostateczność, one nas wyniszczają, pierwsza jest dieta. No i tutaj moje przemyślenia, słuchajcie, bo ja od niedzieli chodzę i sobie myślę, Bożeż, jeśli jest ktoś, kto uważa, żeby nie głosić tego głośno, to czy ma rację? Czy jeśli ktoś siedzi sobie w domu i myśli sobie, dobra, ja sobie pomogłam, a reszta w nosie, to nie. To ja sobie myślę, że nie, że trzeba o tym mówić, tylko właśnie nie mówić, że na przykład moja prawda jest jedna i jedyna, ale na przykład, nie wiem, właśnie polecać książki, poczytaj, przemyśl. I ja zawsze jestem tego zdania, że nie jedna książka, nie jedna opinia, nie jeden lekarz, to zawsze trzeba sprawdzić i swoim własnym przeczuciem, bo każdy z nas ma przeczucie, prawda, że kurde, mi się wydaje, że jednak w tą stronę jak pójdę, to będzie lepiej. Tak mi się wydaje. I tutaj sobie myślę, co wy myślicie o tym, czy myślicie, że jest coś takiego, że dieta może nas wyleczyć? Czy wy w to wierzycie, że coś takiego jest? Czy na przykład będąc, ja w ogóle to sobie myślę i życzę wszystkim, żeby wszyscy byli zdrowi i żeby nikt nigdy nie był w takiej sytuacji, ale będąc w sensie, będąc już na przykład u lekarza, czy chcielibyście, żeby lekarz Wam powiedział, proszę Pani, Pana, ja nie mogę tutaj Pani na przykład, nie wiem, przepisać diety, ale proszę przemyśleć sprawę zmiany odżywiania, czegoś tam czegoś, albo może proszę sobie poczytać coś, albo nie wiem, nie wiem, ja bym chciała, żeby lekarz mi polecił, że na przykład, dzień dobry proszę Pani, no tak jak ja byłam na przykład z moją skórą, Pan przepisał mi tabletki i powiedział, że to nie ma sensu iść do dermatologa, bo i tak nic nie pomoże, bo to może być od wszystkiego. No ale jak to może być od wszystkiego, nie? No jak może być od wszystkiego? Od czegoś to musi być i fajnie by było nie garściami tabletek i maściami zasmarowywać i leczyć z wierzchu, tylko znaleźć przyczynę i nie musieć stosować tych wszystkich tabletek, kremów i nie wiadomo czego, prawda? No takie jest moje zdanie. Ciekawa jestem Waszego zdania, jak Wy o tym myślicie. Ja wiem, że w Polsce jest Ja też taka byłam właśnie, że w Polsce jest po prostu 90% reklam to są w ogóle weź tabletkę na to, tabletka na to, witaminka w tabletce, tu witaminka, tam witaminka. Matko Boska, ja sobie myślę, po co? Po to, żeby wesprzeć ten cały przemysł, żeby tam ktoś zarabiał. Przecież jak człowiek się zdrowo odżywia, to nie potrzebuje żadnych witamin w tabletce. Jak jesteś chory, czego Ci nie życzę, to zastanów się od czego. Mnie bolały stawy, nie mogłam prawie chodzić. Dzięki diecie jestem zdrowa. Byłam u fizjoterapeuty, powiedziała mi Pani, że dieta i sprawność fizyczna i przestaną boleć mnie stawy. Nie szukać dziury w całym, nie brać tabletek. Ale to tutaj w Anglii się o tym dowiedziałam. Aczkolwiek wiem też, że właśnie lekarze,
Ja nie wiem, czy lekarze nie mają pojęcia o tym, że są jeszcze inne drogi leczenia, nie tylko tabletka. Wiadoma rzecz, że lekarz to jest cały czas w naszym umyśle coś takiego, że no, że jak będzie ci źle, no to pójdziesz do lekarza, bo ta tabletka działa bardzo szybko. Jeśli masz ból głowy czy czegoś tam, no to idziesz. I wiadomo, że jeśli lekarz dobrze się pozna, da ci antybiotyk i on ci pomoże. Ja w zeszłe wakacje miałam zapalenie płuc i gdyby nie lekarz, gdyby nie antybiotyki, to pewnie by mnie tu nie było. Ale i ja nie mówię, że nie chodzić do lekarza absolutnie, być w kontakcie, robić badania, nie wiem, chodzić na konsultacje, ale nie wierzyć tylko w to, tylko zdrowo się odżywiać. I słuchajcie, właśnie, to te pytania, które tam Wam zadałam, ciekawa jestem, co Wy o tym myślicie, czy ja faktycznie jestem jakaś nawiedzona, czy nie. I ja będę Was namawiać, nawet jeśli napiszecie mi w komentarzach w ogóle buja i worki stara, bo w ogóle o czym Ty gadasz, to ja i tak będę swoje gadać. Nie jakoś nachalnie, ale będę swoje gadać, bo jak ja czegoś szukam na internecie i znajdę tylko jedną opinię, to sobie myślę, no nie wiem, tylko jedna osoba to potwierdziła, to chyba trochę mało. Ale jak ja znajduję tych osób w ogóle, wiecie, dziesiątki, to ja sobie myślę, to musi coś w tym być, ja chcę tego spróbować, bo co mi szkodzi? No właśnie, co Wam szkodzi spróbować? I ja tutaj naprawdę gorąco zachęcam do zastanowienia się, do przemyślenia, do spróbowania. Gdzieś tam w komentarzach ktoś mi napisał, że dieta eliminacyjna może mnie doprowadzić do braków jakichś. I tu się zgadzam, i ja to potwierdzam, i to mam na myśli, bo ja już to mówiłam, że wiele razy jako młoda osoba próbowałam się odchudzać, i gdzieś po jakimś czasie centralnie jestem pewna, że czegoś mi brakowało, bo ja nie miałam żadnej kontroli lekarza. Ja to sobie sama, bo przecież tu nie zjem tego, jak to mówią, najlepsza dieta to coś tam, że jeść połowę tego, co ten. I okej, ale tak jak mówię, tu czegoś nie zjesz, tu sobie myślisz, a dobra, nie chcę, bo jestem na diecie, nie zjem, bo jestem na diecie. I okazuje się, że czegoś ci brakuje, brakuje ci energii później i cały czas ja to będę powtarzać. Nie można samemu sobie ograniczać jedzenia i na przykład mówić, że dobra, ja się odchudzę sama, bo tutaj kolacji nie będę jadła od godziny którejś tam. I są też tacy, i żyją, i być może są zdrowi, ale pamiętajcie o tym, żeby konsultacja, badania i myślę, że zdrowa dieta to dieta z dietetykiem. I właśnie, co myślicie o leczeniu się dietą z różnych przypadłości? Ja próbuję się wyleczyć z alergii, co równa się mój trądzik. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy. Ja jestem pod jakby opieką dietetyka i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale mam już w głowie kolejne diety na... Myślę sobie o diecie na Candidę, ale tam jest jeszcze bardziej eliminacyjna dieta i jeśli bym ją robiła, to też pod kątem, jeśli bym ją robiła, czy jeśli będę ją robiła, to też pod kontrolą lekarza, dietetyka. I będę robić sobie badania, żeby tak, żeby nie było. No to tyle. Tyle chyba chciałam. Oczywiście wszystkim Wam życzę dużo zdrówka. Tak jak zawsze. Czy zapodałam Wam coś do myślenia? Ciekawa jestem, co o tym myślicie. I to tyle na dzisiaj, kochani. Żegnam się z Wami cieplutko i do zobaczenia w następnym odcinku. Gdzieś tam chciałabym zapodawać jakieś takie tematy, bo ciekawa jestem, czy popieracie mnie. Czy popieracie taki, w sensie mnie, nie mnie, czy popieracie taki tok myślenia. Ciekawa jestem, czy też myślicie, że dietą można się wyleczyć. Pozdrawiam Was cieplutko i do zobaczenia w następnym filmiku. Na razie!